Cześć, tu Mateusz Grzeszczuk a Podróż bez Paszportu to podcast i społeczność słuchaczy, którzy chcą o świecie wiedzieć więcej. Audycja, o geopolityce, podróżach, historii, o stosunkach międzynarodowych. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, możesz mnie wesprzeć dobrowolną wpłatą na serwisie patronate.pl ukośnik Podróż bez Paszportu. Serdecznie za to dziękuję, bo właśnie dzięki temu mam szansę rozwijać to miejsce. Obserwuj, polub i udostępniaj dalej. Zapinamy pasy, czas na kolejny odcinek podróży. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem jest dr Wojciech Świder, który na co dzień zajmuje się światem ekonomii, światem finansów, inwestycji. Prowadzi również stronę na Facebooku, którą serdecznie polecam, również i profil na Twitterze dr Wojciech Świder o gospodarce i inwestowaniu. Dzień dobry, doktorze, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Będziemy rozmawiać o kryzysie walutowym. Całkiem niedawno światowe media interesowały się tym, jak turecka lira ek ekstremalnie traci na wartości. Tutaj głównym powodem mają być również działania prezydenta oraz banku. Na ile właściwie to prawda, że turecka waluta straciła na działaniach prezydenta Erdogana? No, Faktycznie, kryzys jest znaczny. Lira traci każdorazowo, gdy prezydent Erdogan stanowczo wypowiada się na temat polityki pieniężnej. Tutaj, może od razu słuchaczom niewtajemniczonym, nie, nie wyjaśnię, że polityka pieniężna, inaczej polityka monetarna, dotyczy. Tego, co bank centralny robi, głównie ze stopami procentowymi. Oczywiście bank centralny ma też inne narzędzia, ale tutaj głównie chodzi o ustalanie stóp procentowych banku centralnego, które pośrednio determinują wysokość, wysokość oprocentowania depozytów w bankach oraz. Kosztu obsługi kredytu. Także co do zasady, im wyższe stopy procentowe, tym droższe w obsłudze kredyty, ale też bardziej rentowne lokaty. Także, o, także ogólnie się przyjmuje, że wyższe stopy procentowe hamują inflację, bo gdy są wyższe stopy procentowe, to mniej opłaca się zaciągać kredyty, a bardziej opaca się lokować środki na depozyt, i to zmniejsza. Ilość pieniądza w obiegu. Bo gdy więcej osób ulokuje środki swoje na depozyt, te środki są w bankach, a nie napędzają cen dóbr. Natomiast z drugiej strony, gdyby stopy były niskie, to wtedy nie opłaca się oszczędzać i ludzie więcej wydają, co napędza popyt, co napędza pośrednio potem inflację, czyli wzrost cen. I niskie stopy to też tańszy kredyt, czyli więcej osób zaciąga kredyty, i w dzisiejszym systemie pieniądz się tworzy. Właśnie poprzez kreację w bankowości komercyjnej, także gdy my idziemy do banku po kredyt, to bank nie musi mieć tych pieniędzy, żeby nam je pożyczyć, on je może stworzyć, w dużej części je tworzy, także przy niższych stopach procentowych i przy wysokim popycie na kredyt, czyli to jest taki można powiedzieć zestaw czynników, Tak, gdy stopy są niskie, gdy jest optymizm w gospodarce, gdy ludzie chcą się zadłużać, wtedy się pieniądza więcej kreuje w gospodarce, i to napędza ceny. Także co do zasady tak właśnie jest, że wyższe stopy procentowe hamują inflację, a niższe stopy procentowe, oczywiście przy innych czynnikach niezmienionych, napędzają inflację. I właśnie prezydent Erdogan ma swoją własną teorię i twierdzi, że to właśnie wysokie stopy procentowe napędzają inflację. I on nakłania szefów swojego banku centralnego, mówię, swojego w sensie tureckiego, prawda? Ale rzeczywiście prezydent Erdogan ma taką władzę, że można nazwać, że to jest jego prywatny bank. I rzeczywiście Erdogan wymusza obniżki stóp, które rzekomo mają walczyć z inflacją, ale obniżka stóp, to tak naprawdę jest więcej pieniądza na rynku w przyszłości, dlatego inwestorzy, na przykład zagraniczni, którzy słyszą o takich działaniach, gdzie Erdogan wymusza na swoim banku centralnym, żeby te stopy obniżać, no to reagują wyprzedażą liry tureckiej, bo z perspektywy inwestora zagranicznego, im niższe stopy procentowe, tym niższe rentowności obligacji tureckich i tym mniej się opłaca inwestować na przykład w te papiery wartościowe w Turcji. Także od strony inwestora zagranicznego liczą się realne stopy procentowe, czyli stopa procentowa na przykład właśnie z obligacji, stopa zwrotu z obligacji minus inflacja. Także w, tu, w Turcji aktualnie inflacja wynosi prawie 20%, ta stopa bo ona od ryzyka wynosi około 15%, to ma, ma, mamy stopę silnie ujemną, ale co ciekawe, w Polsce jest sytuacja taka sama. W Polsce mamy inflację już prawie 7%, a stopa procentowa też jest prawie na zerze, ona no już trochę odbi odbiła 1,25%, ale to i tak Polska ma podobnie silnie ujemną realną stopę procentową, co Turcja. Oczywiście Polska nie jest tak zdestabilizowana, ale, ale rzeczywiście ta, ta stopa ujemna jest silna, ale rzeczywiście trzeba zauważyć, że w Turcji ta inflacja jest dużo wyższa. I taką inflację na poziomie około 20% trudniej jest opanować. Tą polską inflację, gdy ustanie kryzys energetyczny, prawdopodobnie uda się opanować całkiem sprawnie, jeżeli oczywiście NBP nie prześpi tego, tego momentu na zaostrzanie polityki monetarnej. No i już teraz zaostrza, ale chodzi o to, żeby to teraz te działania były kontynuowane. Także tą polską inflację można dosyć łatwo opanować, natomiast tą turecką, dwudziestoprocentową, już niekoniecznie. Tak, także rzeczywiście Turcja ma teraz problem i lira turecka jest wyprzedawana za każdym razem, gdy Erdogan się wypowiada na, na, na temat polityki pieniężnej, bo ma na ten temat niekonwencjonalne poglądy i ma dużą władzę, która umożliwia mu na zwalnianie niepokornych pre prezesów Banku Centralnego, bo w krajach cywilizowanych Bank centralny jest zawsze oddzielony od rządu. Dlaczego? Bo rząd woli dosyć wyższą inflację i krótkoterminowe nakręcenie koniunktury. Tym dwóm zjawiskom sprzyjają niskie stopy procentowe. Natomiast od strony społecznej, od strony długoterminowego rozwoju gospodarczego, zdrowsze jest Niska inflacja, około 2%. I dlatego się oddziela instytucjonalnie bank centralny od rządu, żeby rząd nie naciskał na bank centralny, żeby nie obniżał zbyt stóp procentowych. Także, także w krajach cywilizowanych jest to oddzielone, natomiast w Turcji prezydent może co chwilę odwoływać prezesów banku centralnego, którzy nie zgadzają się z jego postulatami. Tak, także rzeczywiście wyprzedaż liry ma swoje źródło w tym, że prezydent Erdogan po pierwsze ma Szalone poglądy na politykę monetarną i ma dużą wadzę, taką, która umożliwia mu totalne sterowanie tą polityką tego banku centralnego w Turcji. Skoro Erdogan ma ten swój własny pomysł na kreowanie polityki, to skąd mu się to wzięło właściwie? Wspomniałeś o tym, że to jest dosyć niepopularny pomysł, że to zaprzecza teorii ekonomii, którą możemy wyczytać w podręcznikach. To znaczy tak: w finansach są różne teorie, więc tak naprawdę nie ma takiego konsensusu, można powiedzieć, pełnego. Ale można powiedzieć, że jest taki konsensus prawie pełny, bo na przykład znalazłem taką teorię, tak z ciekawości szukałem, co może usprawiedliwiać taki pogląd, i znalazłem taką, no, można powiedzieć, też właśnie teorię lub hipotezę, no bardziej te teorię, którą można nazwać neofiszeryzmem Fischer twierdził, że, że to oczekiwania rynkowe mają duży wpływ na, na inflację. I jeżeli bank centralny obniża stopy procentowe, to uczestnicy rynku mogą to odczytać jako sygnał, że bank centralny spodziewa się niskiej inflacji. Jakby wyprzedzająco obniża stopy, żeby podwyższyć inflację w okresie, gdy spodziewa się jej obniżenia. Także rzeczywiście jest tutaj jakiś tam motyw psychologiczny i motyw antycypacji tego, także rzeczywiście można powiedzieć, że Erdogan nawiązuje do neofiszeryzmu i no, jest taka, taka teoria, ale ale tak naprawdę badania empiryczne pokazują, że jest, jest, jest odwrotnie, tak, że są właśnie niskie stopy napędzają inflację, bo gospodarka jest tak naprawdę bardzo złożonym mechanizmem i samo oczekiwania też tutaj gra, gra, grają dużą rolę, i inflacja jest też zjawiskiem wielowym wymiarowym. Na przykład na inflację wpływa polityka monetarna. Polityka fiskalna, czyli to, co robi rząd z, nas, z naszymi pieniędzmi, na inflację wpływa kurs walutowy, na inflację wpływają koszty, tak? Teraz właśnie ma, mamy kryzys energetyczny, to też oczywiście podbija ceny, także dziś ta struktura inflacji jest wieloczynnikowa. Były przecież ogromne programy stymulacyjne rządu. To był nowy pieniądz, który został wtłoczony do gospodarki. Była ekspansywna polityka monetarna, czyli właśnie obniżanie stóp procentowych, żeby ten szok za zamortyzować. No i mamy też ten szok surowcowy oraz ogólnie szerzej zerwane łańcuchy dostaw. Także rzeczywiście ta, ta inflacja teraz wynika z wielu czynników. I faktycznie jest to zjawisko złożone, także ciężko jest jednoznacznie ocenić, że Ktoś ma na pewno rację, albo ktoś mm. na pewno i nie ma, ale, ale rzeczywiście te poglądy Erdogana są traktowane jako, jako pewna egzotyka mm. w, tym, w tym wymiarze. I skąd mu się to, to wzięło? To, tak jak już mówiłem, rząd chce. Krótkoterminowej stymulacji gospodarki, nawet kosztem inflacji. I Erdogan, który jest prezydentem, który tak naprawdę rządzi w tym kraju, yy, czuje prawdopodobnie, że jego poparcie spo społeczne spada. Yy, było to widać na przykład po wyborach w roku 2019, gdzie w największych miastach przegrał wybory. Także to poparcie dla Erdogana, yy, który można po po powiedzieć jest takim islamskim konserwatystom w miasta, które pewnie są bardziej postępowe, spada. I Erdogan czuje, żeby utrzymać się władzy, no musi tą gospodarkę napędzić, bo zwykle, gdy jest dobrze gospodarczo, to władza może liczyć na kontynuację swo swoich rządów. Natomiast, gdy jest źle, gdy jest kryzys, no społeczeństwa częściej chcą zmienić władzę. No, zwykle oceniają, że jeżeli jest źle, no to jest to wina, wina władzy, co nie zawsze mu, mu, musi być prawdą, bo na przykład y, kompetentne władze mogą rządzić podczas złej koniunktury i odwrotnie niekompetentne władze mogą rządzić podczas świetnej koniunktury i trudno jest to jednoznacznie wyizolować, ale rzeczywiście tak jest. Gdy jest dobra koniunktura, to rządzący mogą liczyć na poparcie społeczne i pewnie dlatego Erdogan Łapie się różnych teorii, żeby uspraw... w tym właśnie takich patriotycznych, typu, że właśnie niskie stopy to jest walka o niezależność narodową, tak? o suwerenność. Także jest to pewna, uważam, propaganda, która ma spo... społeczeństwu usprawiedliwić to, co on chce zrobić, a co chce zrobić, właśnie obniży... obniżyć stopy, bo im niższe stopy procentowe, tym tańszy kredyt, tym łatwiej się. Prowadzi firmę, bo jest tańszy koszt obsługi długu. Osoby, które mają na przykład różnej maści kredyty, w tym hipoteczne, mają niższe koszty obsługi długu, czyli teoretycznie pieniądza jest więcej w rękach, czy to fi firm, czy gospodarstw domowych. Także co do zasady, niższe stopy procentowe to lepsza koniunktura, ale one wzmagają przyszłą inflację. Także prawdopodobnie Erdogan wie, że żeby utrzymać się w no musi poprawić koniunkturę w krótkim terminie i rzeczywiście niskie stopy procentowe teoretycznie mogą tą koniunkturę poprawić, ale to się dzieje kosztem przyszłej inflacji, bo same te jego zapowiedzi obniżają kurs liry tureckiej, a słabsza waluta to wyższa inflacja, bo gdy mamy słabszą walutę krajową, to dla nas dobra importowane są droższe. Czyli tak naprawdę Samo to podnosi nam koszty, a często osoby, które mogą kupić zamienniki z kraju, robią to. I zwiększony popyt na zamienniki z kraju zwiększa ceny. Także inflacja też idzie w górę, oraz możemy mówić o kanale producenckim, czyli na przykład, jeżeli mamy słabą walutę. To eksporterzy więcej sprzedają za granicę, więcej towarów wyjeżdża na przykład z Polski, i wtedy mamy mniej dóbr w kraju, a to oznacza niższą podaż, czyli wyższe ceny. Także słaba waluta sprzyja inflacji w przyszłości, także niestety dla Turków. Te zapowiedzi Erdogana i obniżki stóp forsowane przez Erdogana zwiększają ich ceny. Także faktycznie w tej Turcji ta inflacja już jest na poziomie 20%, co w sumie jest poziomem wysokim i gospodarczo niezdrowym, chociaż rzeczywiście są społeczeństwa, które się przyzwyczajają do takiej inflacji, na przykład w Ameryce Południowej czy właśnie w takich krajach jak Turcja, taka inflacja jest społecznie tolerowana. To jeszcze pytanie na koniec: jak to odbija się na portfelu tureckich firm zwykłego Turka? Właśnie tak jak już wspomniałem, jeżeli mamy słabą walutę, to dobra importowane są droższe. Więc, więc to jest ten pierwszy i bezpośredni skutek. Natomiast tak jak już wspomniałem, to pośrednio się przekłada później na, na, na wyższą inflację ogólną w Turcji oraz problem mają firmy, które są zadłużone w walutach zagranicznych. To było bardzo, po, bardzo popularne swego czasu w Turcji, że firmy tureckie finansowały się długiem na przykład, dolarowym. Czy Denominowanym w euro. Dlaczego? Bo stopy procentowe były tam niższe. I to oznacza, że koszt obsługi długu jest niższy. Ale problem jest taki, że gdy lira się osłabia, a te firmy zarabiają w lirach, a muszą opłacać dług, spłacać odsetki i kapitał w euro czy w dolarach, no to nagle się okazuje, że dług jest warty więcej w relacji do, do ich dochodów. Także yy, firmy takie mogą bankrutować. Taki kryzys walutowy faktycznie grozi takimi bankructwami. Działa to na, na podobnej zasadzie, co kredyty walutowe w Polsce. Tak? Jeżeli był rok dwa, 2015, 15 stycznia, i gdy bank centralny Szwajcarii przestał bronić kursu franka i pozwolił na jego umocnienie, no to osoby, które miały kredyty indeksowane do franka szwajcarskiego, lub przeliczane zgodnie z kursem franka, no to nagle się okazało, że taka osoba mogła spłacać kredyt przez 10 lat, sp spłacić już jego po połowę, a tu nagle ma tyle samo do spłacania, co na samym początku, więc widzimy, to ryzyko walutowe jest i Tureckie firmy stoją i stały przed podobnym ryzykiem. Także, gdy lira się osłabia, to wtedy naprawdę osoby, które, osoby i firmy, które mają dług zagraniczny, to faktycznie stoją przed dużym wyzwaniem. Ta, także ta słaba lira, która tym bardziej skokowo się osłabia, może naprawdę, no, naprawdę doprowadzić do fali bankructw no oraz do inflacji, co, co oczywiście się odbije na portfelu przeciętnych obywateli Turcji. I o tych ekstrawaganckich pomysłach prezydenta Erdogana i o gospodarce Turcji, mówił Wojciech Świder. Serdecznie dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję bardzo, pozdrawiam i być może do usłyszenia.